Bytowiam ŁKS 3-2. No i trzeba powiedzieć, to było takie spotkanie bardzo emocjonujące do samego końca. Bardzo emocjonujące. No, ale trochę z naszej, tak naprawdę sami sobie to zgotowaliśmy, bo mieliśmy 3-0. No, 3-0 gdzieś tam w 70 minucie, to już powinniśmy tak naprawdę spokojnie grać piłką i dowieść ten wynik do końca, ale ŁKS podkręcił tempo. Na własne życzenie też tak naprawdę straciliśmy te bramki, no ale taka jest piłka. Najważniejsze jest to, że przywozimy do Bytowa 3 punkty. No właśnie, kolejny wyjazd i kolejna wygrana, no to chyba czas troszeczkę zacząć wygrywać u siebie też. No to można powiedzieć, że to jest nasz konik, gdzieś tam wygrywanie na wyjazdach i powiem tak, jeśli nie daje się wygrywać u siebie, a wygrywamy na wyjeździe, a u siebie też te punkty łapiemy, to jeśli nie da się wygrać u siebie, to fajnie, że jest tak jak jest tak naprawdę, ale wiadomo, że mecz u siebie, gdzie przychodzą nasi kibice, fajnie było w końcu tam wygrać i na pewno zrobimy wszystko, aby gdzieś tam już w Bytowie ten mecz w końcu wygrać. No właśnie, do 8 kolejki czekałeś na swojego premierowego gola w pierwszej lidze. No i pewnie... 7, bo jeden z zaległy. Tak, no rzeczywiście, dobra, okej. Okay. To 7, ale 7 mecz, bo tak, ale 8 kolejka. No i ten taki chyba kamień serca troszeczkę spadł, bo troszkę tego pewnie ci brakowało, żeby jakoś fajnie wejść. Tak, na pewno mi brakowało gdzieś tam z tygodnia na tydzień, już bardziej mi to uwierało. Wiadomo, gdzieś tam w takich sytuacjach nie powinno się o tym myśleć, ale to się wszystko łatwo mówi, bo jak gdzieś jest się ambitnym zawodnikiem, to się o tym po prostu myśli i się gdzieś tam chce tej bramki. I bardzo się cieszę, że dzisiaj w końcu tę bramkę strzeliłem i mam nadzieję, że to podtrzymam. Aby tak dalej. Dzięki.